Tak jak mówimy o przemyśle 4.0, tak również możemy mówić o logistyce 4.0. Dziś pokażemy Wam ciekawy projekt, który wpisuje się właśnie w trend logistyki 4.0. Projekt został zrealizowany przez wrocławską firmę Nipper Polska, która jest integratorem wózków holenderskiej firmy F3 Design. Przyjrzymy się w tym odcinku, jak działają wózki AGV, czyli wózki samojezdne, których zadaniem jest przewieźć towar z jednego punktu do drugiego. Brzmi banalnie, ale w tym odcinku przekonacie się, że sprawa wcale nie jest taka prosta. Żeby dłużej nie mówić o sprawach abstrakcyjnych, wejdźmy do środka, pokażemy Wam, na czym polega cały projekt. Firma Avex z Kościuszkowa zajmuje się konwekcjonowaniem i dystrybucją warzyw. Na liniach produkcyjnych ziemniaki i cebula dostarczane przez rolników są oczyszczane, sortowane i konfekcjonowane w opakowania końcowe. W takiej formie trafiają na półki sklepowe dużych sieci handlowych. Linie są zautomatyzowane. Na ich końcu znajdują się cele z robotami, które pakują warzywa do kartonów zbiorczych lub do skrzynek plastikowych. Roboty układają kolejne warstwy, które następnie trzeba przetransportować do automatycznych maszyn spinających palety, zwanych bandownicami. Wcześniej zajmowały się tym zwykłe wózki widłowe. Jednak niewielki obszar powodował, że były one narażone na kolizje. Również niewiele miejsca na manewrowanie dla tych wózków narażało na uszkodzenia końcówki rolotoków. Firma więc musiała znaleźć inne rozwiązanie i wybór padł na wózki autonomiczne. W omawianym obszarze pracują w tym samym czasie trzy wózki Nipper AGV, które odbierają warzywa z sześciu linii i transportują je do jednej z dwóch bandownic. Miejsca jest niewiele, ale ich ruch został tak zaprogramowany, aby nie dochodziło do wzajemnego blokowania się wózków. Dodatkowo wózki odbierają warzywa z miejsc, w których odbywa się ręczne pakowanie oraz uzupełniają puste palety w celach zrobotyzowanych. Co jest bardzo istotne, wózki odbierają palety z poziomu posadzki, a więc nie było konieczności instalowania dodatkowych stacji. W przyszłości jakiekolwiek zmiany związane z transportem skrzynek i kartonów będą się odbywać na zasadzie przeprogramowania punktów na wirtualnej mapie lokalizacji wózków. Baterie są ładowane podczas postojów, w przerwach między misjami. Pełne naładowanie wózka trwa 30 minut, ale może być przerwane w celu realizacji misji. Dzięki temu wózek jest dostępny dla produkcji przez cały czas. Jakie inne rozwiązanie można było tutaj zaimplementować? Można było m.in. zainstalować system transporterów rolkowych, po których skrzynki by się poruszały i trafiały bezpośrednio do bandownicy. Firma jednak nie chciała sobie zabudować posadzki. Ze względu na przyszłe możliwe zmiany, przebudowy linii, chciała poszukać takiego rozwiązania, które pozwoli elastycznie podejść w przyszłości do tych inwestycji. Łatwiej bowiem przeprogramować wózek autonomiczny, niż przebudowywać cały system transporterów rolkowych. Co było równie istotne, firma poszukiwała takiego rozwiązania, którego wdrożenie nie zatrzyma całej linii produkcyjnej. Wiecie już, jak pracuje cały system. Teraz pokażemy Wam, jakie wyzwania były związane z wdrożeniem tego projektu. Roboty na wszystkich liniach mogą pakować warzywa zarówno do kartonów, jak i plastikowych skrzynek. Bandownica musi zatem wiedzieć, kiedy dołożyć korner wzmacniający zestaw kartonów, a kiedy nie. Jest to możliwe dzięki dwóm sterownikom PLC. Jeden z nich zbiera informacje z linii, drugi przekazuje je do bandownicy. Za synchronizację tej informacji, czyli rodzaj ładunku, odpowiada system zarządzania flotą. To stąd maszyna wie, kiedy z linii został pobrany karton i w związku z tym, kiedy należy dołożyć korner. Końcówki rolotoków są bardzo wąskie, a zatem trzeba było zastosować taką technologię, która zapewni pełną powtarzalność i dokładność nawigacji, tak aby wózek za każdym razem mieścił się w najazdach do rolotoków.
Technologia nawigacji wózków opiera się na skanerach 360 stopni. Są one umieszczone na wysokości ponad 2 metrów. Skaner pozwala na dokładne wykonanie mapy obszaru, a podczas jego pracy lokalizację wózka w przestrzeni roboczej. A co z bezpieczeństwem ludzi? Za ten element odpowiada drugi skaner. Informacje z tego urządzenia odpowiadają za kontrolę prędkości wózka i jego zatrzymanie w bezpiecznej odległości. Wróćmy jeszcze na chwilę do nawigacji. Mapa obszaru znajduje się w serwerze, a nie w wózku. Taka otwarta architektura systemu pozwala użytkownikowi końcowemu nie tylko rozbudować flotę, ale również dodawać nowe punkty misji transportowych. Dodatkowo system może współpracować z innymi producentami wózków, co pozwala na realizację szeregu zadań, takich jak na przykład sprzątanie hali, dezynfekcja pomieszczeń, stanowisk. Jest to możliwe dzięki wspólnemu systemowi nawigacji szwajcarskiej firmy Bluebotics. Aby zapewnić pełną elastyczność wyzwalania misji, wózki Niper można także wyposażyć w skanery kodów kreskowych. Ostatnim wyzwaniem, o którym warto wspomnieć, była etapowość wdrożenia. Klient najpierw chciał zobaczyć, jak będzie się spisywał jeden autonomiczny wózek, a zatem przez pewien czas system pracował w trybie półautomatycznym. Dziennie w ciągu 16 godzin pracy wózki przewożą około 300 palet i w ciągu roku przejechały już ponad 2,5 tysiąca kilometrów na tak niewielkim obszarze. Gdybyśmy na koniec mieli wymienić podstawowe zalety tego projektu, to na pewno jest to powtarzalność ruchów, jakie wykonują wózki. Również pełna otwartość oprogramowania, dzięki której można wprowadzać nowe konfiguracje. No i bardzo ważna rzecz, wdrożenie. Trwało ono nie miesiące, ale zaledwie kilka dni. Co zyskała firma AVEX w wyniku tego wdrożenia? Na pewno pracowników, którzy nie muszą już pracować na tym obszarze, gdzie jeżdżą wózki samojezdne. Na pewno firma zyskała też nowe wózki Niper AGV, dzięki którym poprawiło się bezpieczeństwo pracy w tym obszarze. Zmniejszyły się też koszty związane z uszkodzeniami końcówek linii. Wdrożenie wózków pozwoliło także zoptymalizować inne zadania produkcyjne oraz wdrożyć nowe maszyny do konfekcjonowania.